Witam Państwa niezwykle smacznie i zapraszam na wspólne gotowanie. Dzisiaj będziemy robić fondue. Fondue, potrawa z sera. W zasadzie powinienem powiedzieć, jakiego rodzaju jest to fondue, czy lucereńskie, czy genewskie, czy walizerskie, neuenburskie, czy na przykład fryburskie, może wschodnio-szwajcarskie. Rodzajów fondue jest dziesiątki. Słyszałem o fondue z szampana, fondue z piwa, fondue bananowym i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim chyba to genewskie lub wschodnio-szwajcarskie jest najbardziej typowe. To, co się powtarza we wszystkich, to jest po prostu rozpuszczony, żółty ser. Będziemy jeszcze kiedyś może robić tak zwane chińskie fondue, ale na razie mówimy o tym fondue klasycznym, opartym na żółtym serze. Do takiego fondue potrzebny jest nam przede wszystkim żółty ser. Proszę tutaj piękny kawałek emmentalera. Może być oczywiście inny ser, na przykład bardzo dobry jest grojer, ale praktycznie każdy żółty ser nadaje się do zrobienia fondue. Jako dodatki do fondue dodaje się trochę czosnku, trochę gałki muszkatałowej, odrobinę soku z cytryny. Sok z cytryny zakwasza ser i powoduje, że ser się dobrze rozpuszcza. Będziemy, jeżeli trzeba, troszeczkę się zagęszcza fondue mąką kukurydzianą albo mąką ziemniaczaną. No i najważniejsze w fondue kawałki chleba. Może być to chleb, są spory, czy lepszy jest chleb razowy, czy lepszy biały, pszenny. Ja na wszelki wypadek, żeby nie toczyć sporów, mam tutaj chleb razowy pokrojony w kostkę oraz bagietkę. Moją innowacją są pieczarki. Pieczarki można pokroić w nieduże kawałki i też maczać fondue. Zresztą na przykład do fondue genewskiego, proszę Państwa, dodajemy smardze. Suszone smardze. Wyśmienite zamiast smardzów są, wyśmienity jest dodatek na przykład suszonych prawdziwków, ale to są wszystko dodatki. Podstawą jest żółty ser, proszę Państwa, i wino. I wino, białe, wytrawne wino, na przykład typu Riesling. Wszyscy znawcy zgadzają się też co do jednego, że dodajemy do fondue wiśniówkę. Nie tylko dodajemy wiśniówkę do fondue, ale wszyscy, jak czytałem, sprawdzałem w wielu przepisach, oczywiście do fondue pijemy białe wino, takie same białe wino, jakie dodajemy do sera, ale raz na jakiś czas, po zjedzeniu pewnej porcji potrawy, wypijamy kieliszek wiśniówki i znowu wracamy do normalnego cyklu zjadania fondue. Więc mamy wiśniówkę, białe wino, o soku z cytryny już mówiłem. Ewentualnie pieprz. Pieprz najlepiej jest taki, mieć młynek i co pewien czas mielić świeży pieprz z młynka do fondue. To są wszystkie składniki, które są potrzebne do fondue. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to jest pokroimy ser w kostkę. Można go też utrzeć. Ja już sobie tutaj przygotowałem patelnię i zacznę ją rozgrzewać, żeby potem nie trwało to zbyt długo. A my tutaj już widzicie Państwo, skóra jest z sera okrojona. O nie, całkiem z tej strony nie okroiłem, także skórkę odkładamy i kroimy ser. Będziemy kroić ser w kosteczkę.
I teraz w kostkę kroimy ser. Jak mówiłem, można zetrzeć, ale to mnóstwo roboty z tym by było. Tak. Można oczywiście jeszcze kupić w sklepie ser od razu, proszę Państwa, starty, ale u nas wprawdzie jest już w sprzedaży tarty ser, ale tak, żeby zamówić sobie na przykład można było kilogram startego grojera, to jeszcze tak dobrze to nie ma. Musimy jeszcze parę lat poczekać, ale wszystko przed nami, kroimy dalej. I teraz w kostkę kroimy ser. I już ser jest pokrojony. Przerzucimy go do miski. Teraz dodamy wszystkie, dolejemy wina, jeżeli będzie mało, to trzeba będzie dodać. Tu jest kilogram, ponad kilogram emmentalera, więc minimum pół litra wina trzeba dodać. Teraz sok z cytryny. Jak mówiłem, kwas powoduje, że wino się dobrze rozpuszcza, żeby pestek nie było olejem przez pięknie. Teraz dodamy czosnek. Czosnek przy tej ilości to minimum 2 ząbki czosnku, ponieważ ja czosnkiem żyje dobrze. Dodam 4 ząbki czosnku. Bardzo pięknie wpływa na aromat całości. Można oczywiście zrobić jeszcze inną wersję, proszę Państwa, i na przykład nie dodać czosnku tutaj do fondue, tylko nasmarować garnek. Jest taki, też tak się robi, że bierze się, przekraja ząbek czosnku i ten garnek, który ma być fondue, smaruje. Jeszcze jedną koncepcją może być zrobienie grzanek z chleba z oliwą czosnkową i wtedy też ten aromat czosnku jest. Gałka muszkatałowa. To jest podobno tajemnica unikalnego smaku. I co? Wiśniówka. Około 100 gram wiśniówki. Tak. Będzie ok. Na razie, przepraszam bardzo, na razie mąki ziemniaczanej dodawać nie będę, w razie czego, jeżeli uznam, że jest zbyt rzadkie, połączę z odrobiną wina i dodam już na patelni. Wszystko mogę teraz wymieszać i całość przekładam na patelnię. Może być to oczywiście garnek. Ważne jest, żeby to było naczynie. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, może być to garnek. Musi być to naczynie, w którym ser nie będzie zanadto przywierał. I podgrzewamy tak, aż zacznie się topić ser. A w tym czasie Państwo pozwolą, że ja pokroję pieczarki. Nóżki odkrajam, może na połówki, bo to są nieduże pieczarki, większe na ćwiartki, jako dodatek do naszego fondue. O, już chwileczkę, widzę, że zaczyna się ser rozpuszczać. Muszę spojrzeć.
ale jeszcze. Jeszcze mamy chwilę czasu i możemy dokończyć krojenie pieczarek. Jeszcze raz spróbujemy. Co tam? No już prawie wszystko się stopiło, wymieszało, ale to jeszcze nie jest ideał. W takim razie zrobimy, dodamy trochę mąki ziemniaczanej, mniej więcej łyżkę, kawałeczek, tak, dolejemy białego wina. Tak, wymieszaliśmy i teraz dodajemy to do fondue. Za chwileczkę powinno, jeszcze chwilkę, będzie się topić, a my już możemy przygotowywać wielki finał. Chwileczkę. Zrobimy tak. Tutaj może położymy pieczarki pokrojone. Tak. Część naszego półmiska. Na drugą część półmiska wysypiemy rozmaite chlebki. Tak. Możemy tutaj to odstawić, mąkę ziemniaczaną też, przyprawy na bok. Teraz, proszę Państwa, bierzemy naczynie do fondue i to jest palnik, spirytusowy. Ja tu mam specjalny, przepraszam, zniknąłem na chwilę. Specjalny płyn do właśnie palników. Można użyć, on jest bezwodny, ponieważ spirytus, no to jest trochę drogie rozwiązanie, natomiast używanie denaturatu to może przy innych potrawach Państwu polecam. Tak, to jest specjalny płyn, jak powiedziałem, bezwodny. Wstawimy go tutaj i zapalamy. Teraz można tutaj w tym palniku regulować dopływ powietrza. Stawiamy go w tym miejscu i już możemy podgrzewać. Tu jest gorąco. Naczynie do fondue. Teraz najtrudniejszy moment, proszę Państwa. Będziemy próbowali do naszego naczynia przełożyć roztopione fondue. To jest najtrudniejszy moment całej zabawy. Ser jest roztopiony. Hop. Hop. Utopiła mi się łyżka w międzyczasie. No, ale muszą być jakieś straty w ludziach albo w sprzęcie w kuchni, jeżeli chce się zrobić dobre jedzenie. O. Proszę Państwa, ten aromat
No, trochę musi zostać dla kucharza, który będzie sobie tutaj z tej patelni. Może jeszcze wezmę ściereczkę. Zgarnę te rzeczy. O, teraz stawiamy naczynie do fondue. Tu jest taka bardzo ważna. Proszę spojrzeć, jak to pięknie w środku bulgoce. Teraz układamy podstawkę. I teraz każda z osób, która siedzi przy stole, bierze kawałek chleba, ale o tym za chwilę. Na razie fondue musi nam się tutaj podgrzać. Wino już jest przygotowane, ale mamy chwilę czasu. Państwo pozwolą, że opowiem historię. Było to dawno, dawno temu i w górach w dodatku. Jeszcze wtedy czytałem, wprawdzie słyszałem słowo fondue, ale zupełnie nie miałem pojęcia, jak je się robi. Swoimi przyjaciółmi pojechałem w Gorce do takiego, ponieważ nie mieliśmy pieniędzy na schronisko, żeby coś wynająć, to znajomy, pan leśniczy, powiedział nam, że to zbliżał się okres świąteczny, Wigilia, że robotnicy, którzy ścinają w górach drzewo, zwolnili tam, mieli takie baraki i że te baraki są puste i my możemy tam darmo, gratis mieszkać i robić sobie wędrówki na nartach po Gorcach. I rzeczywiście taki dosyć surowe były te baraki, ale w każdym razie były cztery ściany. W środku stał taki piec w rogu. Myśmy zebrali jakieś łóżka, materace, które tam były, ponieważ wystrój był dosyć taki kiepski, a zbliżały się święta, to jakieś gałęzi nazbieraliśmy, wyłożyliśmy, żeby w środku był przyjemny zapach i robiliśmy wyprawy. I tak żeśmy w którymś momencie nagle się zorientowali, było to w szkole średniej, że tego dnia jest Wigilia. A my tak specjalnie ani zapasów nie mieliśmy, ani nic do jedzenia. Chcieliśmy coś sobie na tą Wigilię przygotować. Więc ja z przyjacielem moim udałem się do Lubomierza na zakupy i okazało się, że zdążyliśmy tuż przed zamknięciem sklepu. W sklepie w zasadzie nic nie było do jedzenia, nawet konserw rybnych, bo myśleliśmy, no ryba tradycyjnie, jakąś konserwę się otworzy. Jedyne, co można było kupić w większej ilości, tośmy kupili taki duży kawałek, chyba 5 kg sera. Jakieś tam ogóreczki, takie drobne rzeczy, a do picia z alkoholi było tylko wino góralskie, żadnego tam gamza, jakiegoś kawer czy czegoś takiego, więc kupiliśmy wino góralskie, ser jaki był i wróciliśmy z powrotem do naszego baraku, wróciliśmy dosyć późno. Była to wyjątkowo skromny materiał na Wigilię, ale właśnie wtedy ja sobie o tym przypomniałem, że można zrobić fondue. Na przykład nie wiedziałem, jak to zrobić, ale w każdym razie plastry sera pokroiliśmy, włożyliśmy do garnka, ustawiliśmy na piecu. Dolaliśmy odrobinę wina góralskiego, które zresztą tutaj cud jak w Kanie Galilejskiej, bo okazał się szampanem. Wino góralskie, taka zwykła alpaga, pięknie się pieniła, więc to tylko dlatego, że to była Wigilia, a my nic nie mieliśmy specjalnego. I tak żeśmy siedzieli sobie przy tym winie góralskim gazowanym, przy tym topionym serze, który nam tak smakował, ten zapach i smak tego sera po prostu, do dziś pamiętam, no była przecudowna wyżerka. To już czas na fondue, ale zanim usiądziemy do stołu, proszę Państwa, polecam Państwu miesięcznik Kuchnia, magazyn dla smakoszy. Tam moje smakowite felietony i wspaniałe różne inne przepisy. A my już siadamy do fondue, potrzeba samych przyjaciół, luźnej atmosfery. Wszyscy siedzą wokół stołu, każdy ma swoją szpadkę, łyżeczkę. Nabiera kawałek chleba, czy to razowego, czy bułeczki pszennej, moczy w serze, potem zawija, żeby nie kapnęło i teraz można pieczareczkę, wyśmienita pieczareczka,
palce lizać, moi drodzy. A ja już żegnam Państwa. Zapraszam na następny program, gdzie postaram się robić jeszcze lepsze rzeczy, jeszcze milej, jeszcze sympatyczniej i jeszcze smaczniej. Dziękuję Państwu. Do widzenia i oczywiście na koniec jeszcze raz, teraz z razowym chlebkiem fondue. To jest coś. Żegnam Państwa. Witam Państwa w niezwykle świątecznym nastroju.